egzamin teoretyczny. Proszę przygotować teraz dokument tożsamości. Nowością jest test, który jest zupełnie w innej formie. Jest to test, który się składa na dzień dzisiejszy z 32 pytań, 20 pytań jest to wiedza podstawowa i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Są to pytania, te pierwsze 20, które się odbywają w czasie rzeczywistym, czyli jest pytanie, do tego jest albo filmik, albo fotografia i odpowiedzi należy udzielić na zasadzie tak lub nie. W tych 12 pozostałych pytaniach mamy 3 odpowiedzi. Jest to pytanie jednokrotnego wyboru, czyli jest jedna z 3 możliwych odpowiedzi. Jedna z pań uzyskała maksymalną ilość punktów, czyli 74 punkty, natomiast pozostałe osoby, nawet niewiele im brakowało, tam było, bo minimalna ilość punktów jest 68. Były osoby, które miały 66, 67, także widać, że ten test nie sprawiał im trudności. Nawet te osoby, które miały zdecydowanie mniej punktów, wychodząc z sali mówiły, że nie sprawiło im to problemu. Jeśli Państwo udzielicie odpowiedzi tak lub nie, lub A, B lub C, żeby w kwadraciku w prawym górnym rogu, zobaczycie Państwo, ten biały kwadracik zaciemnił się, czyli zrobił się na czarno. I wtedy dopiero można przechodzić do następnego pytania. Ponieważ jeśli ten kwadracik będzie pusty, czyli będzie biały, to oznacza, że odpowiedź na dane pytanie nie została udzielona. Życzę Państwu powodzenia, żebyście Państwo podnieśli zdawalność, przynajmniej w Szczecinie, jeśli chodzi o cały kraj. Pytania są punktowane w zależności od ważności, od 3 do 1 punktu. Przepisy bezpieczeństwa są najwyżej punktowane, tak? Zasady pierwszeństwa przejazdu. Troszeczkę mniej są punktowane pytania, jeśli chodzi o pierwszą pomoc i obsługę eksploatacyjną pojazdu.